Na początku każda sobie czym jest stała. Stała, można inaczej powiedzieć, praktycznie każda liczba, jaką możecie sobie pomyśleć. Stała jest to jakaś liczba, która niezależnie od definicji się nie zmienia. Powiedzmy sobie, najbardziej podstawowa, 0. Powiedzmy, jest tłusty czwartek, chcemy sobie kupić 100 bąbków, bo jesteśmy łakomi, czemu nie. Więc w takim razie idziemy sobie do sklepu, zatrzymy, a zatrzymy od sklepu pustka. No cóż, pożyczamy w takim razie od kolegi 200 zł, powiedzmy, pobocze 2 zł. Kupujemy sobie 100 bąbków i fajnie, wszystko ładnie, pięknie. Mamy plus 100 bąbków, minus 200 zł. Potem, następnego dnia, dajemy koledze z powrotem 200 zł, więc wychodzimy z powrotem na 0, ale bączki wszystkie zjadamy, bo jesteśmy łakomi, jak już powiedziałem. W takim razie 0, tak czy siak, jest ciągle takie samo, niezmienne. Jak już jest maraton informatyczny i mówimy o zerze, to musi być także jedynka, oczywiście. Jedynka jest to jedyna liczba naturalna, która nie jest ani pierwsza, ani złożona. Czyli ma dokładnie jeden, jedyny dzielnik i jest to właśnie jeden. To są najbardziej podstawowe stałe. No to teraz w takim razie przejdźmy do tych ciekawszych, powiedzmy. Najbardziej popularna chyba liczba pi. Czym jest liczba pi? No i właśnie tutaj zaczniemy od rysunku. Powiedzmy, że mamy sobie dwa okręgi. Na początku tylko, żeby było wiadomo, średnica, promień, dzieciwa, obwód. Żeby w miarę pojęcia były znane. Powiedzmy, że mamy sobie dwa okręgi. Każde dwa okręgi są do siebie podobne. Co to znaczy? Znaczy to, że tak w zasadzie są takie same, tylko się przeskalowane. Że ten jest ileś razy mniejszy od tego. A jeśli ileś razy mniejszy, to znaczy, że dokładnie jakiś x razy mniejszy, a to tam przejdziemy w odwrotnie. Ten jest x razy większy. Czyli powiedzmy tutaj sobie oznaczmy średnicę d oraz obwód o. Załóżmy, że takie coś. I w drugim okręgu znaczmy sobie średnicę. No i teraz, ze względu, że ten okrąg jest powiedzmy x razy większy, to w takim razie jego obwód będzie xo, a jego średnica będzie xd. W takim razie, patrząc na to, czym jest liczba pi? Wyklepana szkolna formułka mówi, że jest to stosunek obwodu do średnicy. Czyli w mniejszym okręgu będzie to O przez D. To będzie nasze pi. Teraz zauważmy, że jeśli mamy teraz większy okrąg, to stosunek obwodu będzie XO do XD. Czyli ze względu na to, że to jest ułamek, licznik i mianownik, obu pojawia się X, w takim razie możemy sobie go skrócić. I pozostaje nam O przez D. Dokładnie takie samo jak tutaj. Dokładnie to samo O, dokładnie to samo D. Stosunek jest ciągle taki sam. Pi. Znaczy to, że liczba pi jest stałą, niezmienną, niezależnie od tego, jaki okrąg weźmiemy, zawsze stosunek obwodu do średnicy będzie cały czas taki sam. No i pierwsze pytanie, w miarę mniej więcej jest nadążanie, czy nie? Tak? Dobrze. To teraz przyspieszymy. Zostawiamy liczbę pi ze sobą, przechodzimy do liczby e. Liczba e jest stałą, stosunkowo młodą, całkiem niedawno odkrytą. To znaczy, znana jest mniej więcej od 20 lat. Podczas kiedy liczba pi była znana już w bardzo wczesnej starożytności. Czym jest w takim razie liczba i? Znaczy e. Załóżmy, że mamy bank. Jakiś taki mega utopijny bank, w którym oprocentowanie jest 100% w skali roku. Powiedzmy, że jest jeden okres w ciągu roku, dokładnie jeden, po prostu cały rok. Mamy jedną złotówkę. Poznamy jedną złotówkę, dlaczego? Bo resztę wydaliśmy oczywiście na te bączki. Więc w takim razie, mamy oprocentowanie 100%. Na koniec roku w takim razie ile mamy? Ile będziemy mieć złotych? Mamy na przykład 1 złotych, jeden okres na 100%, czyli na samym końcu dojdzie nam się jeszcze jedna złotówka, na koniec mamy 2 złote. Staliśmy się posiadaczami królewskiej kwoty 2 złotych. W takim razie. Powiedzmy, że bank teraz zmienia trochę przepisy i zanim zaczniemy cokolwiek z tym oprocentowaniem robić, podzielił nam rok na 2 okresy, czyli po pół roku będzie kapitalizacja. Za to oprocentowanie zmniejszył dwukrotnie, czyli będzie po 50%. W takim razie, ile mamy na koniec roku? Na początek jedna złotówka, dwa okresy. Po pierwszym okresie dostajemy jeszcze pół złotego, czyli jeden dodać jedna druga. Potem do tego dostaniemy kolejną jedną drugą, ale tej nowej kwoty, którą już tutaj mamy, czyli jeden dodać jedna druga. W takim razie możemy sobie policzyć i wychodzi, że to jest jeden dodać jedna druga do kwadratu. I faktycznie jest to jeden dodać jedna druga. Kwadrat. Jak widać, albo nie widać,
jest to równe 2,25 zł. Nasza kwota wzrosła o 25 groszy. To już są poważne pieniądze. Zaczynamy od ładnie. W takim razie. Teraz bierzemy trzęsę to. Nie przeszkadzamy. Ok. Zwiększamy sobie jeszcze raz liczbę okresów. Tym razem damy sobie 4 okresy. W ciągu roku oprocentowanie będzie 4 razy mniejsze, czyli 25%. Jak policzycie sobie to w ten sam sposób, jaki poprzednio było, okazuje się, że na koniec mamy 1 dodać 1/4 do 1/4 złotego. Czyli tak w przybliżeniu 2,44 złotego. Około. I teraz w takim razie, jak widać, im więcej okresów, tym jesteśmy bogatsi. Co z tego, że zaczęliśmy z jedną złotówką, co z tego, że polskie nominały obejmują tylko do części setnej złotówki, czyli do groszy. Ważne jest, że mamy coraz więcej kasy. Co to znaczy? Chcemy, żeby to N było jak największe. No to w takim razie spróbujmy sobie teraz wprowadzić ogólny wzór. Dla N okresów oprocentowanie będzie 100% przez N. No i wtedy na koniec roku okazuje się, że dostaniemy właśnie to 1 dodać 1 przez N do N tej złotego. No i teraz pytanie, jak dużo musi być N, abyśmy byli zadowoleni? N można zwiększać w nieskończoność tak naprawdę. Nawet jeśli powiemy, że N jest równy miliard, to i tak będzie ten miliard jeden możliwy. I wtedy dostaniemy jeszcze więcej kasy. Co z tego, że będzie to już tam jakieś tysięczna część złotego różnicy. Ale jednak będzie to więcej. Znaczy to, że chcemy, aby N było jak największe. Powiedzmy sobie w takim razie, że chcemy, aby N dążyło do nieskończoności. Aby było jak największe się tylko da. Co to w takim razie będzie? Jeśli będziemy zwiększyć sobie to N, im bardziej, tym lepiej, wtedy na sam koniec roku możemy dostawać coraz większe sumy. Jednak czy będzie to dostać tak nieskończoność? No, im bardziej zwiększymy N, tym więcej będzie. Ale jednak nigdy nie przekroczy to pewnej granicy. I właśnie tą granicą będzie nasza liczba E. Czyli lim, czyli granica dla 1 dodać 1 przez N do N tej będzie równe właśnie naszemu E. W przybliżeniu jest to równe mniej więcej tyle. To jest tak pierwsze 50 cyfr około tej liczby. Jak widać, liczba E, tak samo jak liczba pi, jest niewymierna. To znaczy, że nie ma jakiegoś okresu ładnego, w którym to wszystko się powtarza, jak już cyfry już było jakoś ładnie. Można powiedzieć, że początek jest jakiś tak w miarę ładny, że 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, ale potem już się to zaciera. No cóż, tak się zdarza. W takim razie mniej więcej, mam nadzieję, ogarniamy liczbę E. Okazuje się jednak, że E można napisać jeszcze w inny trochę sposób. Powiedzmy, że mamy sobie taki znak. N silnia. Czy ktoś zna silnia? No dobra, kilka osób tutaj na sali zna, ale raczej jest to mniejszość. W takim razie N silnia, powiem, to jest równe ilożnowi wszystkich liczb naturalnych aż do N. To znaczy, w przypadku, kiedy na przykład weźmiemy sobie 5 silnia, wtedy to będzie równe 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, czyli 120. Jak widać, silnia zaledwie to jest 5, taka stosunkowo mała liczba, a już mamy 120. Jak widać, im więcej mamy tutaj, tym bardziej to rośnie i rośnie w zastraszającym tempie, dlatego 13 silnia to dużo, pamiętajcie. W takim razie, jeśli to jest coraz większe, to 1 przez n silnia będzie coraz mniejsze. To bardzo mniejsze. W takim razie, okazuje się, że liczbę e można zapisać także w następujący sposób. Napiszę teraz ładny wzór, a potem go rozpiszę. No, wzór, taki jaki wzór, matematyka różne wzory ma, jednak rozpisując wychodzi, że jest to równe 1 przez 0 silnia, 1 przez 1 silnia, dodać 1 przez 2 silnia, dodać 1 przez 3 silnia i tak nieskończoność, sumując wszystkie ułamki 1 przez coś silnia, poczynając od n równego 0, a kończąc na nieskończoności, czyli po prostu możemy sobie iść tak nieskończoność. W ten sposób okazuje się, że to także będzie równe E. Skąd to wiadomo? Euler to udowodnił. Euler, superman matematyki, bardzo mam go zapamiętać, on się będzie pojawiać cały czas praktycznie. No dobra, w miarę jak o zagarnianie teraz? Dobrze. Jeszcze w miarę? Okej, dobra.
Zostawiamy liczbę E za sobą, przechodzimy do liczby I. Czym jest liczba I? I ja osobiście nazywam królową liczb porąbanych. W takim razie, jak widać, liczba I jest dziwna, jednak dlaczego? Dlaczego liczba I jest taka dziwna? W takim razie liczba i jest równa pierwiastkowi minus 1. Szkodna formułka nas uczy nigdy nie wziąć pierwiastków liczb ujemnych. Jednak dlaczego? Po co? Czemu nie? Dlaczego? Czemu równanie takie nie ma rozwiązań? Dlaczego? Czemu? Ponieważ x kwadrat równa się minus 1. Wtedy x musiałby być równy pierwiastkowi z minus 1. Szkoła nas uczy nie wyciągać pierwiastków z liczb ujemnych. Dlaczego? Matematykom tego brakowało. Najwyraźniej bardziej brakowało, skoro stworzyli specjalnie nowy dział polegający właśnie na takich liczbach. Dlaczego taka liczba nie istnieje? Dołóżmy sobie ten x, zastąpmy sobie naszym i, ponieważ wiemy, że to jest ten pierwiastek minus 1. I kwadrat równa się minus 1. Dlaczego taka liczba nie istnieje? Powiedzmy, że chcielibyśmy to oznaczyć na osi liczbowej. Jak myślicie, gdzie to by było? Było większe od zera, mniejsze, równe. Jakby wam tam intuicja działała? Jakieś... No dobra. Powiem wam, że nie ma tego nigdzie. Otóż okazuje się, że jeśli i byłoby dodatnie, to wtedy i do kwadratu, to dodatnia razy dodatnia, także będzie dodatnia, a jest ujemna, ponieważ jest minus. Więc w takim razie nie jest to dodatnie. Jeśli równe 0, no to i kwadrat byłoby także równe 0, a jest równe minus 1. Nie bardzo. Jeśli i miałoby być ujemne, to wtedy i do kwadratu, czyli minus razy minus, to wyklepana szkodna formułka daje nam plus, czyli byłoby liczbą dodatnią, a jest minus 1. Nie jest to ani liczba większa od zera, ani mniejsza od zera, ani równa zera. W takim razie nie ma tego. A jednak jest. Kto to zrozumie? W takim razie, mniej więcej mam nadzieję, że omówiliśmy podstawowe własności, podstawowe stałe w matematyce. Czyli zaczęliśmy tak. Było 0, była 1, było pi, było e, było i. Mniej więcej w tej skali tak coraz głębiej żeśmy szli w porąbaność. No i teraz okazuje się, że te liczby, te tematy prawdy z innego świata, powiedzmy 0, 1, system binarny, liczba pi, geometria, okręgi, liczba e ma bardzo dużo, okazuje się, zastosowań przy każdym rodzaju wzrostach. Czy to chodzi o wzrost pieniędzy, jak pokazaliśmy wcześniej, czy wzrost naszej populacji, czy na przykład jakiejś wielkości własności fizycznej. E się zawsze wszędzie pojawia, o czym będziecie się uczyć w przyszłości. W takim razie, okazuje się, że te pięć stałych, tak naprawdę każda z innego światu ma coś, co się łączy. I pytanie tylko teraz co? Chciałbym, żebyście sami to spróbowali odnaleźć na logo naszego koderka dzisiejszego. Czy widzicie gdzieś te stałe, które tutaj napisałem? No tak. To tak. E, i, do. E, i. W takim razie, jak widać, tutaj jest to E pod spodem, i pi obok siebie, no to i razy pi pewnie, E, tutaj i pi jest nad tym, czyli w takim razie to nie chodzi o liczbę E do potęgi i razy pi. Liczba wydaje się jeszcze dziwniejsza, zwłaszcza, że jest i, które jest w ogóle liczbą urojoną, czyli takiej, której praktycznie nie mamy, jednak jest z jakimś pi, które jest niewymierne, jeszcze E podniesione do jakiejś niewymiernej potęgi i w ogóle... A teraz okazuje się, że to jest bardzo, bardzo zwięzły wzór, który znowu udowodnił Euler. Wygląda on tak. Nie wydaje się, on był piękny. Równanie to można nazwać równaniem Eulera, tożsamością Eulera. Są takie nazwy główne. Udowodnił to Euler. Dowód dosyć długi, dosyć skomplikowany. Trzeba było tłumaczyć, że funkcje trygonometryczne, żeby to wprowadzić. Dlatego trochę grubo z czasem. Więc w takim razie z tym zostawiam was. Jeśli komuś się to spodobało, którakolwiek z tych liczb, albo to równanie, polecam samodzielnie poszukać na ten temat jakichś dodatkowych informacji w internecie, w książkach. Naprawdę można się bardzo ciekawie zagłębić. Więc z mojej strony pozostaje już tylko jedno do powiedzenia. Dziękuję wszystkim za uwagę.